imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, witam was bardzo serdecznie w piątą niedzielę czasu pasyjnego. W niedzielę, która nosi nazwę Judika. Bądź sędzią moim, Boże. Czytamy w psalmie 43, pierwszym wierszu. Drodzy, słowo dzisiejsze kieruje nasze myśli już w stronę Jerozolimy, a tam w stronę Golgoty. Chcemy razem z naszym Zbawicielem przeżywać ten czas. Chcemy razem z Nim łączyć się i wsłuchiwać się w Jego Słowo. W Słowo, które ma dać nam wzmocnienie, w Słowo, które ma nas prowadzić, a przede wszystkim w Słowo, które ma nas zapewniać o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg nigdy człowieka nie opuścił. Niechaj słowa hasła tygodnia będą naszą myślą przewodnią, która niechaj nas prowadzi. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. W Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale, 28 wierszu takie słowa czytamy. Te słowo chce nam przypomnieć o tym, kim jest nasz Zbawiciel. Po co do nas przyszedł? W jakim celu opuścił swojego Ojca i rozpoczął wędrówkę po ziemi? Słowa dzisiejszej niedzieli skłaniają nas do tego, abyśmy w pierwszym momencie popatrzyli na naszego Stwórcę jako sędziego. Jako sędziego, który będzie sądził żywych i umarłych. W zeszłym tygodniu w księdze proroka Izajasza słyszeliśmy słowo, które mówi nam o Bogu, który się gniewa. Który gniewa się na swój lud. Ale dobrze wiemy, że zakończenie tego tekstu mówi nam o wielkiej miłości. O miłości Boga do człowieka. O tej miłości, która nie ma granic. Dlatego dzisiaj, drodzy, wsłuchując się w Boże Słowo, chciejmy Bogu dziękować za to, że Jego miłość trwa na wieki, że Jego miłość nie ustaje. Syn Człowieczy przyszedł, aby służyć. To również niepojęte, często w naszych ludzkich umysłach. Często zastanawiamy się nad tym, jak to jest możliwe, że Jezus Chrystus jest tak wspaniały, że Jezus Chrystus ma dla nas tyle cierpliwości, że Jezus Chrystus każdego z nas strzeże i prowadzi. To Boża miłość, która jest nieograniczona, sprawiła to, że również nasz Zbawiciel przyszedł do nas, aby nam służyć. Aby pokazać oblicze swojego Ojca, który jest łaskawy i miłosierny i nieskory do gniewu. Chce nam służyć, a przede wszystkim w tej służbie być dla nas tym, aby nas wzmocnić, abyśmy mogli stanąć przed sądem. Bo wtedy On będzie za nas świadczył. Bo On wziął nasze grzechy na krzyż Golgoty, abyśmy już nie musieli sami odpowiadać przed Bogiem. On jest naszą nadzieją, naszym wsparciem. Chciejcie, drodzy, wysłuchać również jednej z pieśni. Z pieśni może, która
znajdując w naszym śpiewniku miejsce, również dobrze oddaje dzisiejsze teksty. Spokojnej, błogosławionej niedzieli oraz nadchodzącego tygodnia. Niech Bóg nas strzeże i prowadzi. Amen.